wnet. 17.11. Zaczęliśmy dzisiejsze popołudnie bardzo szybko i to tempo trzeba będzie utrzymać aż do końca na Kapitolu w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. Trwa uroczystość zaprzysiężenia kolejnego 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Już widzimy, jak bezpośrednio na miejsce zmierza wiceprezydent Kamala Harris razem z małżonkiem. Jeszcze w holach nie widziałem i pewnie Państwo też nie widzieli, żeby przemieszczał się w kierunku mównicy Joe Biden, ale to pewnie za kilka minut nastąpi i będziemy mogli się na chwilę na Kapitol przenieść, ale zanim to i po tym rozmowa z ekspertem przy telefonie profesor Krzysztof Miszczak, politolog, Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Co to dla świata oznacza? Wszyscy sobie zadają pytanie, bo to chyba nie jest taka zwyczajna ceremonia przekazania władzy. Zanim kilka minut temu, zanim się połączyliśmy na te uroczystości, przychodzili wszyscy żyjący byli prezydenci, przychodzili zgodnie z uśmiechami, witali się. Widać, że jest jakieś porozumienie, czy jest do przynajmniej jakiś minimum możliwości dyskusji między byłymi prezydentami. W tym gronie nie ma Donalda Trumpa i wydaje się, a jest wiceprezydent Mike Pence, i wydaje się, że tutaj dochodzi do jakiegoś wyjątkowego zwrotu w amerykańskiej polityce. Tak, to jest prawda. Oczywiście ta nowa prezydentura, 46. Stanów Zjednoczonych, nowy prezydent, to jest duża cezura tutaj w polityce tego państwa, tego mocarstwa globalnego. To, że wszyscy prezydenci są obecni, oprócz oczywiście Trumpa, który jest w tej chwili na Florydzie, z tego co tutaj wiemy, pokazuje kontynuację tej polityki, zaakcentowanie kontynuacji tej polityki odpowiedzialności Stanów Zjednoczonych w wymiarze globalnym. Wszyscy prezydenci. To jest, uważam, bardzo dobry sygnał, nie tylko jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną Stanów Zjednoczonych, tego rozbitego społeczeństwa, podzielonego społeczeństwa, ale to jest przede wszystkim sygnał dla Zachodu, to znaczy też sygnał dla tych państw, mówię tutaj o państwach Europy Zachodniej, Unii Europejskiej, ale też oczywiście dla tych przeciwników Stanów Zjednoczonych, to znaczy Chin i Rosji. Tutaj pokazuje się, Amerykanie pokazują, jesteśmy silni, chcemy dowodzić, chcemy przewodzić tutaj w polityce międzynarodowej. Nie schodzimy, tak jak wszyscy tutaj opowiadają, z tej areny międzynarodowej. To będzie trudna prezydentura, to będzie oczywiście prezydentura i to jest bardzo prawdopodobnie będzie dojrzała prezydentura, ponieważ Biden ma bardzo skomplikowaną sytuację, ponieważ musi rozwiązać kilka kryzysów jednocześnie. My wiemy o gospodarce oczywiście, która jest tutaj w tej chwili słabym elementem rozwoju Stanów Zjednoczonych, ale to jest system polityczny, oczywiście kulturowo-socjalny, no i oczywiście ta pandemia. Tutaj Biden prawdopodobnie jeszcze dzisiaj podpisze różne dekrety, które się w tym amerykańskim języku, no bo to już nie jest brytyjski, to executive orders nazywa, czyli te ważne rzeczy, które postawią nowe szyny rozwoju Stanów Zjednoczonych. Jak powiedziałem, sygnał na wewnątrz. My jesteśmy autorytetem, chcemy pokazać ten autorytet, mimo oczywiście jego podważenia przez poprzednią prezydenturę, ale wszystko, co było przedtem, też nie było aż tak złe, jak się to interpretuje. No właśnie, wielki nieobecny, czyli Donald Trump, o tym już powiedzieliśmy, teraz trochę przedmiot polowania na czarownicę. Znaczy, wydaje się, że Donald Trumpa nie tylko stara się wyłączyć z przestrzeni debaty publicznej, zwłaszcza w mediach społecznościowych, ale także dopaść impeachmentem po zakończeniu jego prezydentury i zrobi z niego czarną owcę na bazie której łatwiej będzie niektóre także niepopularne decyzje przeprowadzać. I wiele osób się boi, że ta repulsja demokratyczna, czy ta swoista bardzo restauracja polityki liberalnej w Stanach poprzez liberalne elity, no będzie miała być może niewiele wspólnego z demokracją i z liberalizmem jako takim. Pamiętam, ja na samym początku powiedziałem, że będziemy mieli do czynienia z nowym okresem polityki amerykańskiej. Powrót do tego, co było do tej pory, jest po prostu niemożliwe.
ponieważ tak polityki się nie robi, ani w wymiarze wewnętrznym, ani w wymiarze zewnętrznym. Można oczywiście próbować tutaj różne wykorzystywanie prawa wewnętrznego, żeby tę politykę inaczej formować, ale to się po prostu nie uda i to jest niekonieczne w Stanach Zjednoczonych i uważam, że to jest niepotrzebne. Stany Zjednoczone muszą pokazać na zewnątrz, że są jednością. Jednością, bo tego oczekuje zewnętrzne Stanów Zjednoczonych. To znaczy to przywództwo musi być udokumentowane. I dla mnie osobiście jest mało istotne, czy to jest Trump, czy to jest Biden. Mi chodzi o wartości amerykańskie, które powinny być w dalszym ciągu przekazywane całemu światu. My jesteśmy tu, bo nie ma już nikogo innego. Więc my powinniśmy tu w dalszym ciągu, nie chcę powiedzieć kierować, czy hegemonialnie służyć temu światu, ale pokazywać, jaka jest różnica między demokracjami zachodnimi, którym, że tak powiem, przewodnim elementem są Stany Zjednoczone, bez względu na to, co się w tej chwili dzieje, bo i tak Stany Zjednoczone wrócą do tego punktu wyjścia i naprawią ten system, jeżeli uważają, że coś jest nie w porządku, ale to zrobią same Stany Zjednoczone i kim nie będzie narzucał czegoś z zewnątrz. I uważam, że to jest bardzo ważny sygnał. Tak jak powiedziałem, prezydentura Trumpa miała pewne pozytywne elementy i zaraz do nich wrócę, jeżeli chodzi o nasze interesy polskie. Ona miała straszny styl przekazywania tych interesów amerykańskich. Dlaczego mówię o tym, że może taki styl mu dorobiono, chociaż tutaj przerwę, bo już przynajmniej ja widzę, jak porusza się po Kapitolu Joe Biden i za chwilę otworzył się szklane drzwi, nad drzwiami purpurowa kotara. Za chwilę dwóch żołnierzy te drzwi otworzy i w drzwiach pojawi się Joe Biden razem z małżonką, o ile dobrze widzę i dobrze rozumiem. W dystrykcie Columbia w Waszyngtonie zaczął padać śnieg, bardzo taki drobny, na większość zgromadzonych bez czapek, za to wszyscy w maseczkach i w tym delikatnym śniegu padającym stoją i czekają pewne poruszenie. Wszyscy zajmują miejsca, wszyscy ustają się w szeregu, otworzyły się drzwi i w drzwiach za chwilę, mam nadzieję, pojawi się Joe Biden, bo inaczej całe to napięcie byłoby bezcelowe. Wychodzą urzędnicy, których ja przez maseczki nie jestem w stanie Państwu rozpoznać, ale to jeszcze nie jest Joe Biden, to być może był Mike Pompeo, ale mogę się mylić, bo mówięcie nie jest najlepsze. No dobrze, też mamy chwilę, zanim dojdzie do zaprzysiężenia. Powiedział pan, że styl był fatalny, a może to taka kreacja tego stylu była, może myśmy ulegli po prostu medialnemu złudzeniu, że ten Donald Trump miał tak koszmarny styl, panie profesorze. Nie wydaje mi się. Ten Trump oczywiście oprócz tego, co tutaj prezentował w swojej polityce zagranicznej, popełnił dużo błędów, ponieważ nie miał doświadczenia i to zostało wychwytywane na zewnątrz. No nie można tutaj stawiać pod znakiem zapytania stosunków ze swoimi najbardziej zaufanymi partnerami w Europie. Mówię o tym dokładnie, o tych stosunkach europejsko-amerykańskich i kwestionować te stosunki. Panie profesorze, teraz się doczekaliśmy, drzwi się otworzyły, wyszedł Joe Biden, Lee Biden. My do rozmowy z panem profesorem już takim jeszcze wrócimy, ale teraz na chwil kilka przenieśmy się na Kapitol i posłuchajmy trochę, jak brzmi zaprzysiężenie kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Posłuchajmy. Wszyscy zajmują miejsca. I następuje przedstawienie kolejnych urzędników, którzy będą przemawiać teraz Amy Klobuchar. Vice President Pence, Mr. President-elect, Madam Vice President-elect, members of Congress and the judicial branch, former presidents and first ladies, vice presidents, leaders from abroad, and a whole bunch of Bidens. Chyba tłumaczyć nie trzeba. Welcome to the 59th presidential inauguration, where in just a few moments, Joe Biden and Kamala Harris will take their solemn oaths.
this ceremony. Anne Klobuchar przywitała gości, a następnie powiedziała, że za chwilę nastąpi zaprzysiężenie prezydenta i pani wiceprezydent. It is the moment when they become, as we all should be, guardians of our country. Have we become too jaded, too accustomed to the ritual of the passing of the torch of democracy to truly appreciate what a blessing and a privilege it is to witness this moment? I think not. 2 weeks ago, when an angry, violent mob staged an insurrection and desecrated this temple of our democracy, it awakened us to our responsibilities as Americans. This is the day when our democracy picks itself up, brushes off the dust, and does what America always does. Goes forward as a nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Powiedziała Anne Klobuchar, a co powiedziała oczywiście senator demokratyczna, która ubiegała się także o reelekcję z ramienia Partii Demokratycznej, wskazała, że to jest wyjątkowy moment, bo trzeba dać odpór atakowi na demokrację, który Ameryka mogła obserwować 6 stycznia, kiedy tłuszcza, takiego słowa w zasadzie używa Anne Klobuchar, wdarła się na Kapitol, gdzie właśnie odbyła się uroczystość. Nie będziemy całej przemowy Anne Klobuchar państwu transmitować. Wrócimy, kiedy będzie ten moment zaprzysiężenia. Przy telefonie profesor Krzysztof Miszczak, politolog, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Szkoła Główna Handlowa. Raz jeszcze dzień dobry, panie profesorze. Halo? A pan tak, profesor? Jestem. O, słyszymy się. Nie będziemy tego całego państwu puszczać przemówienia, ale początek już daje nam smak, w jakiej atmosferze odbywa się to przekazanie władzy, panie profesorze. Tak, oczywiście. To jest to, co powiedziałem na samym początku. To jest... Zostało zwrócone tutaj uwagę na podział w tym społeczeństwie amerykańskim, na zachwianie fundamentów demokracji, jak sobie to analizuje administracja przychodząca. To są bardzo ważne sygnały też, tak jak powiedziałem, dla całego świata. Został użyty też takie słowo responsibility, czyli ta odpowiedzialność Amerykanów nie tylko na to, co się dzieje we własnym kraju, ale odpowiedzialność na to, co się dzieje na całym świecie. Wszyscy patrzą dzisiaj na Washington. To jest bardzo na Biały Dom. Biden będzie prezydentem od godziny 18, z tego, co się zdążyłem zorientować, i mamy tego nowego prezydenta. Dla nas ten prezydent jest o tyle ważny, bo to jest prezydent, który będzie wpływał na całą politykę globalną świata, to znaczy też na nasze polskie interesy. Ten prezydent został wybrany, czy będzie urzędował w okresie takiego nowego rozdania strategicznego na świecie. To jest bardzo ważne, konfliktu z Chinami, konfliktu z Rosją, i też nie napiętych stosunków, bym powiedział, tutaj z Europą Zachodnią, jak to ciągle mówię, żeby tutaj nie było Europy Środkowo-Wschodniej, bo tutaj mamy inne konotacje. To jest bardzo ważne, jak się zachowają nasi partnerzy w Unii Europejskiej w stosunku do nowej polityki prezydenta Bidena, bo będzie to rzutowało na nasze bezpieczeństwo, i to bezpośrednio. Już mamy takie pierwsze sygnały, które wysyła Bruksela, niejednoznaczne. Werbalne sygnały są takie. Dzisiaj rano szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: po 4 latach mamy znowu przyjaciela w Białym Domu, cokolwiek by to oznaczało, a jednocześnie ja nie mogę nie powiedzieć o tym, co się stało pod koniec roku ubiegłego, czyli o tym podpisaniu na chybcika, żeby użyć słowa trochę kolokwialnego, umowy z Chinami. Bez udziału Stanów Zjednoczonych, bez poinformowania i bez poczekania na Joe Bidena przy tych negocjacjach, co chyba nie było najlepszym faktycznym sygnałem, panie profesorze. Tak, ale pamiętajmy o tym, że poprzednia administracja też nie informowała Unii Europejskiej, co zamierza zrobić, więc tutaj są pewne niuanse, które trzeba brać pod uwagę. Ale na co chciałem zwrócić tutaj zaakcentować w tej wypowiedzi pani von der Leyen. Ona ma, bym powiedział, trochę naiwne podejście do stosunków międzynarodowych, ponieważ wybór Bidena na tego prezydenta nie zmieni orientacji Stanów Zjednoczonych na coś takiego, co było formułowane już przez politykę prezydenta Trumpa. Amerykanie
będą przede wszystkim realizować własne interesy. To są tak jak inne państwa w Unii Europejskiej, szczególnie Niemcy, o czym tu tutaj pan redaktor wspomniał. Nie można wykorzystywać takich luk, że tak powiem, na chybcika, jak to pan redaktor powiedział, i realizować własne interesy wtedy, kiedy Zachód powinien się konsolidować. Więc to jest tutaj Unia bez Zachodu amerykańskiego nie będzie mogła odgrywać takiej roli, jakby zamierzała, jakby chciała zamierzać. Tutaj trzeba rozmawiać z administracją amerykańską i myślę, że ta amerykańska administracja jest otwarta na ten dialog. I to jest bardzo ważne dla innych partnerów amerykańskich w Europie. Unia Europejska musi być partnerem Zachodu, bo jest częścią tego Zachodu i nie może wyjść poza ten Zachód. Takie umowy bilateralne, w cudzysłowie, z Chinami, osłabiają ten Zachód. To tak nie może być po prostu, bo pewne państwa, już zwracam uwagę na to, reprezentują własne interesy gospodarcze, ale siłą Zachodu jest jego jedność i solidarność na zewnątrz. Jeżeli to zostanie naruszone, pęknie ta oś amerykańsko-europejska, czyli te stosunki transatlantyckie, one muszą powrócić do jakiejś równowagi. Może będą inaczej definiowane, ale to jest podstawa w ogóle dobrobytu Europy, jeżeli zabezpieczenie interesów bezpieczeństwa tej Europy, co dają tylko i wyłącznie Amerykanie. Bez Stanów Zjednoczonych to bezpieczeństwo, tego bezpieczeństwa nie będzie. Będzie to bezpieczeństwo podzielone i na tym skorzysta oczywiście, skorzystają Chiny globalnie i Rosja oczywiście. Panie profesorze, zajmuje się pan sprawami międzynarodowymi, globalnym porządkiem świata, ale na chwilę poproszę pana profesora o tą analizę wewnętrzną, bo wydaje się, że ta prezentura chyba bardziej będzie musiała przynajmniej na początku mierzyć się z wewnętrzną polityką amerykańską. Z jednej strony zwolennicy Donalda Trumpa, których znaczna część uważa, że obecny prezydent zasiada w wyniku co najmniej źle przeprowadzonych wyborów, żeby nie powiedzieć sfałszowanych wyborów, i że jest to inauguracja z dużą wadą, czy z dużym niedoborem legitymacji demokratycznej. To jest jeden element. Drugi element to jest pandemia w godzinach porannych. Sumując wszystkich zmarłych, wiemy, że na COVID-19 zginęło więcej obywateli amerykańskich niż na wszystkich frontach II wojny światowej. To jest też ten element. No i trzeci to są niepokoje na tle rasowym, które przecież trochę osłabną przy okazji wyboru demokraty na prezydenta, ale całkiem nie znikną. Te problemy nie osłabną. Nam zależy na tym, żeby w Stanach Zjednoczonych panowało zrozumienie między tymi dwoma polami, które się wykluczają politycznie, bym powiedział, bo one się atakują nawzajem. Demokracja Stanów Zjednoczonych, demokracja tej, nie można ją definiować tylko jako część reprezentacji narodu amerykańskiego, to jest cały naród. Jeżeli ludzie demonstrują albo nie demonstrują, to pokazują swoje nastawienie do tego systemu politycznego. W naszym interesie Europy jest to, żeby Amerykanie prowadzili dialog wewnętrzny, żeby ta polityka była nakierowana na to, żeby ten system polityczny w Stanach Zjednoczonych, to przecież jest pierwsza demokracja na świecie w wymiarze w tej globalności i znaczenia, żeby ta demokracja nie uległa osłabieniu, bo to, tak jak powiedziałem, zostanie wykorzystane przez to zewnętrzne, które nie są, to, które nie jest, że tak powiem, nie wspiera innych mniejszych demokracji na świecie. Słabością Stanów Zjednoczonych, i myślę, że w najbliższym czasie to będzie to, że Stany Zjednoczone muszą przede wszystkim zająć się polityką wewnętrzną, czyli mogą, nie muszą w pewnym momencie, w cudzysłowie, wycofywać się z różnych konfliktów, które mogą być istotne w przyszłości nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale dla naszego tutaj Zachodu. Co jest ważne, Trump skracał, prezydent Trump skracał interwencję Stanów Zjednoczonych jako mocarstwa globalnego. To jest bardzo ważne, ale w tym momencie w te luki wchodziły inne państwa, które wykorzystywały słabość Stanów Zjednoczonych, to znaczy Chiny i
Rosja, ale też Turcja. To też jest bardzo ważne. I to jest niedobra polityka. Więc czekamy na konsolidację wewnętrzną Stanów Zjednoczonych. Amerykanie powinni sami dogadać, jeżeli chodzi o ten rozwój demokracji, ale tylko Amerykanie zjednoczeni jako opcja może tutaj w wymiarze naszych stosunków odgrywać tą dla nas fundamentalną rolę tego szeroko rozumianego bezpieczeństwa, bo nie tylko to jest bezpieczeństwo militarne. To jest dla nas bardzo ważne. I temu będzie prawdopodobnie poświęcona pierwsza połowa prezydentury prezydenta Bidena. I to nie zależy od tego, czy to jest demokrata, czy republikanin. W interesie Amerykanów jest prowadzenie rozmowy między jednym środowiskiem i drugim, żeby nie dochodziło do czegoś takiego, jak się widzieliśmy na Kapitolu. Bo to jest podważenie władzy państwa. Monopolu władzy państwa. Nie może tak być. I to był pewien symbol. Pytanie, jak ten symbol będzie teraz wykorzystywany, bo to są obawy utylitarne przez demokratów, aby wprowadzać rozwiązania, które mogą budzić wątpliwości. Panie profesorze, to jeszcze przejdźmy, a nawet rozpocznijmy całkiem długą dyskusję o tym, co w polityce globalnej czeka Joe Bidena i Kamala Harris, tą parę prezydenta i wiceprezydent. Chiny. Chiny to był główny wróg Donalda Trumpa, chociaż taki wróg, z którym Donald Trump lubił rozmawiać, nawet mówił, że czuje pewien feblik czy pewną sympatię do przewodniczącego chińskiej komunistycznej partii, czyli Xi Jinpinga. Czy Donald Trump musi ten spór odziedziczyć, bo on nie wynika z politycznych kalkulacji czy z politycznej optyki jednej partii, tylko jest po prostu sporem dwóch wielkich globalnych supermocarstw? Tak jest. Ja bym tutaj skłonił się do interpretacji pana redaktora. Konflikt chińsko-amerykański nie zniknie w stosunkach międzynarodowych, ponieważ jest to immanentne mocarstwo. No nie może być tutaj pokazanie, to zresztą to mówiłem na samym początku, że strona amerykańska schodzi z tej areny międzynarodowej i wtedy wchodzi na nią strona chińska. Ten konflikt będzie trwał i to jest to, co zostało tutaj przekazane przez poprzednią prezydenturę. Ten konflikt nie został zażegnany i nie będzie zażegnany z różnych powodów. Z powodów ekspansji chińskiej w wymiarze globalnym. Na to Amerykanie sobie pozwolić nie mogą, jeżeli mają czuć się, czy funkcjonować w stosunkach międzynarodowych jako przywódca. To znaczy Chińczycy, czyli strona chińska, nie może podważać przywództwa Stanów Zjednoczonych, bo zacznie podważać, dojdzie do konkurencji przywództw. Więc tutaj nie widzę żadnego momentu rozwiązania tego konfliktu. Z strony, jeżeli chodzi o Rosję, bo może to blisko jest. Ale też zostajemy przy Chinach, bo czy będzie, konflikt jest nieodzowny i on się będzie musiał rozgrywać, ale może Joe Biden zasygnalizował albo jego otoczenie, albo Partia Demokratyczna wysyłała w ostatnich latach i miesiącach jakieś sygnały, które wskazywałyby, że Donald Trump tą wojnę źle prowadził, że będzie miał inaczej prowadzić. Co ta nominacja dzisiejsza oznacza dla tej wojny? Ona będzie bardziej gorąca, czy ona bardziej wejdzie w stadium zimnego konfliktu? Czego możemy się spodziewać, panie profesorze? To jest raczej pytanie skierowane do Pekinu, do Beijing, to znaczy do stolicy chińskiej. Bardzo istotna była reakcja Chin, Xi Jinpinga, czy w ogóle mediów, jeżeli w ogóle coś takiego można mówić w stosunku do Chin. Xinhua na przykład mówiła, to jest agencja prasowa Chin. Bardzo ostrożnie podeszli, takim ostrożnym optymizmem do nowego kandydata na prezydenta, no dzisiaj już prezydenta, więc wiedząc o tym, że jest to szansa też na ustabilizowanie tych szybko pogarszających się stosunków amerykańsko-chińskich, ale to było tylko wyczekiwanie na to, co nowy prezydent tutaj zaprezentuje stronie chińskiej, ale tutaj się nic naprawdę nie zmieni. Zresztą mówienie o tym, że jakaś taka reakcja strony chińskiej, że to jest to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, co jest upadek amerykańskiej demokracji, a my jesteśmy tym modelem, który funkcjonuje stabilny w wymiarze globalnym, nie wróży nic dobrego tym stosunkom. No i oczywiście nakładanie ceł, wojna przecież handlowa, to jest bardzo ważne i to, co ciągle mówię, o to przewodnictwo technologiczne na świecie. Kto będzie miał to przywództwo technologiczne, będzie przyszłym supermocarstwem w wymiarze globalnym. I tutaj Chiny to wiedzą, jeszcze nie mają tego takiego potencjału technologicznego, więc muszą współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, a Stany Zjednoczone
wszystko jedno, czy to będzie, czy to jest nowy prezydent, czy inny, muszą uważać na te stosunki, ponieważ tu chodzi o percepcję globalnych, strategicznych interesów. I Chińczycy, strona chińska wykorzysta to we własnym zakresie aż do końca. Mając taką w cudzysłowie przewagę autorytarnego systemu, czyli prowadzenia pewnej polityki międzynarodowej bez pytania się o parlamenty czy o własnego społeczeństwa. No to musimy wiedzieć. Chiny są chętnym hegemonem, tak bym to napowiedział. Porównując z Niemcami, którzy się uważają za takiego, który wyczekuje współpracy międzynarodowej. Ale Chiny chcą być tym hegemonem, ale nie chcą powtarzać błędów amerykańskich na arenie międzynarodowej. Czyli ta współpraca gospodarcza, ekonomiczna i polityczna z tym światem zewnętrznym, ona będzie kontynuowana, ale tak jak powiedziałem, to też jest błąd polityki amerykańskiej, że Amerykanie wycofywali się z pewnych obszarów dominacji też handlowej, gospodarczej, między innymi w tym obszarze Morza Południowochińskiego, i to Chińczycy natychmiast wykorzystali, budując własną strefę gospodarczych wpływów w tym regionie. I to będzie się powtarzało. Robią to samo w Europie. To przejdźmy w takim wypadku do Chin. Za chwilę na Kapitolu zabrzmi hymn Stanów Zjednoczonych, wykonywany przez artystkę, i to dość znaną. Zaraz sobie jej nazwisko pewnie przypomnę. Gaga? Bardzo możliwe. Ja nawet, tak, to jest Lady Gaga. Pan profesor, mimo że jednak parę lat ode mnie starszy, to lepiej się zna na kulturze popularnej. No dobrze, to posłuchajmy przez chwilę, jak Lady Gaga śpiewa hymn Stanów Zjednoczonych na zaprzeczeniu Joe Bidena. No, to muszę zrobić tak i usłyszymy. To był hymn Stanów Zjednoczonych w wykonaniu Lady Gaga. Trochę chyba inaczej pamiętałem, jak to się śpiewało, no ale cóż, każdy artysta ma swoją własną konwencję. Teraz pewnie nastąpi zaprzysiężenie, ale zanim wrócimy do rozmowy z profesorem Krzysztofem Miszczakiem, albo zanim wrócimy na Kapitol, to mamy dla Państwa krótki blok reklamowy. No dobrze, to po tym, jak wysłaliśmy hymnu Stanów Zjednoczonych w wykonaniu Lady Gagi, to jeszcze zanim nastąpi właściwa przysięga, przy telefonie profesor Krzysztof Miszczak, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Szkoła Główna Handlowa, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego SGH. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. No dobrze, to czekamy na ten moment zaprzysiężenia. Rosja, bo chyba tu żeśmy stanęli w naszym rozważaniu. Wszyscy mówili, że och nie, to jednak na Rosję musimy poczekać, ale teraz przeniesiemy się, zanim Rosja, to Stany. Przenieśmy się na wzgórze Kapitolu, bo tam, wszystko na to wskazuje, w tej chwili rozpoczyna się zaprzysiężenie. Jednak jako pierwsza wiceprezydent Kamala Harris. Kamala Davy Harris, I solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. Against all enemies, foreign and domestic. Against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I take this obligation freely. That I take this obligation freely. Without any mental reservation or purpose of evasion. Without any mental reservation or purpose of evasion. That I will well and faithfully discharge. That I will well and faithfully discharge. The duties of the office on which I am about to enter. The duties of the office upon which I am about to enter. So help me God. So help me God. Kamala Harris złożyła przysięgę, trzymając rękę na Biblii. Teraz pewnie za niedługą chwilę przyjdzie czas, aby to prezydent Joe Biden, czyli ta osoba, która przejmie stery w polityki w Stanach Zjednoczonych po Donaldzie Trumpie, także złożyła przysięgę. Kamala Harris schodzi z podestu. Oczywiście aplauz, klaszcze, także Mike Pence.
już w tej chwili ustępujący były wiceprezydent w administracji Donalda Trumpa. Od tej chwili wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych jest Kamala Harris, a zaraz prezydentem, pewnie formalnie już 18, ale symbolicznie prezydentem, 46 prezydentem za chwilę zostanie Joe Biden, którego zaprzysiężenie jest tuż, ale zanim to nastąpi, jeszcze pewnie chwilę potrwa, a my wrócimy do rozmowy z profesorem Krzysztofem Miszczakiem, politologiem. No to co, Kamala Harris już ma przysięgę za sobą, czekamy na Joe Bidena, my jesteśmy przy Rosji. Wiele osób się boi, że Joe Biden trochę jak jego prezydent, kiedy on był z wiceprezydentem, Barack Obama, wpadnie na jakiś pomysł resetu z Władimirem Putinem. To jest możliwe, czy to jest raczej nierealne? Nie, myślę, że w tej sytuacji ta polityka nie będzie kontynuowana. Biden to wie, bo tutaj, tak jak powiedziałem na samym początku, chodzi o zachwianie przywódca Stanów Zjednoczonych w wymiarze globalnym, a tymi uczestnikami tego zachwiania, że tak się wyrażę, to jest Chiny i Rosja, więc tutaj wsparcie czy jakiś reset z Rosją byłby kontraproduktywny. Myślę, że tu rola Europy jest bardzo ważna, jeśli chodzi o Rosję, i tutaj Stany Zjednoczone będą chciały kontrolować te stosunki europejsko-rosyjskie. Rosja nie może być wzmocniona przez nikogo, ani przez Chiny, ani przez stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, tylko przez stosunki z Europą. No i tutaj oczywiście bardzo ważnym elementem tych stosunków będą bywali Niemcy. Teraz śpiewa Jennifer Lopez, patrzę na słowa, nie wygląda to jak żadna pieśń oficjalna, ale to być może się mylę, ale jest taki element artystyczny i to gwiazdy z najwyższego świecznika się stawiły dzisiaj na Kapitol, aby śpiewać dla Joe Bidena i Kamali Harris. Resetu z Rosją nie będzie, a co z Unią Europejską, co z Polską, co z Niemcami? Nad Wisłą się martwimy, że już nie będziemy takim europejskim oczkiem w głowie administracji amerykańskiej. Ja myślę, że będziemy tym oczkiem w głowie amerykańskiej administracji, dlatego że Amerykanie tego chcą, bo też chcą, ale dlatego ze względu na politykę niemiecką w stosunku do Rosji i w ramach Unii Europejskiej. Po prostu strona niemiecka przez swoje ostatnie, że tak powiem, reakcje na to, co się dzieje w Rosji, z Rosją związane i też w stosunku do Chin, co pan redaktor powiedział, wyrzuca niemalże Polskę w ramiona amerykańskie. To znaczy Niemcy wykorzystują pewien moment przejściowy tutaj w przejmowaniu prezydentury w ramach systemu politycznego Stanów Zjednoczonych. Wykorzystały to absolutnie do realizacji własnych interesów. Tu się nic nie zmieniło. Takim symbolem jest oczywiście Nord Stream 2. To nic nie będzie nowego. Niemcy będą kontynuować taką politykę. To jest oczywiście ze szkodą dla Europy Środkowo-Wschodniej. Pamiętajmy o tym, że ten obszar Europy Środkowo-Wschodniej Niemcy traktują jako, że tak powiem, poletko własnych inspiracji polityczno-gospodarczych, tak bym to powiedział, więc tutaj walka o ten pas będzie bardzo ważna, ale to jest związane z Rosją. Zresztą nowe takie enuncjacje elity politycznej Niemiec po wyborach na przewodniczącego partii CDU Laschet'a pokazują, że ta sytuacja będzie w dalszym ciągu kontynuowana, to znaczy dyskutowania z Rosją na temat, co się dzieje w Europie i w ten sposób ograniczenie suwerenności państw, innych państw, mniejszych w tym Europie, w tym w pasie między Rosją a Niemcami. Dzisiejsze wypowiedzi przewodniczącego frakcji parlamentarnej CDU-CSU Wadepula napisał taki artykuł, że zbliżyć się trzeba do Rosji mimo, i to już uważam, to jest po prostu niesłychane, że po tym wszystkim, co Rosja, ile osób i polityków i nie wiem, ludzi już zamordowała albo próbuje zamordować, zaczyna się dyskutować z tą Rosją i w artykule nie ma żadnego odnośnika do Stanów Zjednoczonych. Jakby za zbliżenie z Rosją, jakby ta Rosja dostaje propozycję od strony niemieckiej, taką ofertę, idźcie z nami, to się dogadamy tutaj, bo naszym wspólnym wrogiem są Chiny,
ale mówię, o Stanach Zjednoczonych się tutaj nie mówi. To tak nie może być po prostu w stosunkach międzynarodowych, że jedno z najważniejszych państw w Europie proponuje coś takiego dla państwa autorytarnego, państwa, które jest państwem neoimperialnym, który koryguje Panie stosunki międzynarodowe. Do tego jeszcze wrócimy. Joe Biden podchodzi do mównicy. Przyniesiono Biblię, która podobno ma prawie 120 lat, jest rodzinną Biblią Joe Bidena i na tą Biblię przyszły prezydent będzie przysięgał. Posłuchajmy. Biden Jr. do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute the office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my ability, will to the best of my ability, preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. I tak Joe Biden został 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Przy telefonie profesor Krzysztof Miszczak. Panie profesorze, dokonało się, jest nowy prezydent Stanów Zjednoczonych. No i na koniec ode mnie pytanie do pana profesora, co to oznacza dla nas, dla Polski? Ja uważam, ja w ogóle widzę stosunki polsko-amerykańskie dosyć pozytywnie. Na początku, jak jeszcze były takie różne enuncjacje pod adresem Europy, kiedy Biden proponował te stosunki w wymiarze takiego nowego porządku międzynarodowego, taką otwartość, szybko się zorientował oczywiście, że ta realpolitik, jak to Niemcy mówią, wyprzedza jego tutaj, że tak powiem, oświadczenia, że teraz się otwieramy i teraz będzie nowy świat. Świat nie będzie nowy, jest stary i będzie stary. To znaczy jest tylko jedna różnica między tym światem poprzednim a dzisiejszym. W XX wieku oczywiście to był świat amerykański, a w XXI wieku prawdopodobnie będzie to wielopolowy świat i my do tej pory nie wiemy, jak to naprawdę się ułoży. To jest ważne. Polska, to jest nasz interes. Nic nie zmieniło się tutaj w wymiarze polityki amerykańskiej w stosunku do naszego tutaj regionu, do Polski. Polacy, czy strona polska, czy Amerykanie w wymiarze naszego państwa pokazują, że będą w dalszym ciągu stać na straży interesów bezpieczeństwa państwa polskiego, a dowodem na tym jest to, że NATO będzie niemalże reaktywowane w pewnym sensie polityki bezpieczeństwa, ponieważ Biden tutaj podkreślał, że flanka wschodnia NATO jest bardzo ważna, to są nasze interesy, więc tutaj się nic nie zmieni. Myślę, że stacjonowanie wojsk amerykańskich też będzie kontynuowane. Są problemy tylko z tymi Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o stacjonowanie ich wojsk w Niemczech, ale w naszym interesie zawsze podkreślam, żeby tych wojsk w Niemczech było jak najwięcej. Bronią nie tylko własnego bezpieczeństwa, ale może i Polski. Więc tutaj jest bardzo ważne takie, że tak powiem, ten element transportu bezpieczeństwa w kierunku wschodnim. Myślę, że nieobliczalna Rosja będzie zmuszała do takiej polityki, Stanów Zjednoczonych w Europie. A na ile, bo wschodniej, północnych. Wcześniej mówiliśmy o Niemczech i o tych relacjach. Po co tej administracji nowej Joe Bidena będzie potrzebna Polska, skoro czekają ją świetlane stosunki z Niemcami? Niemcy, państwo znacznie od Polski bogatsze, ludnościowo przeszło dwukrotnie większe. Potencjał militarny, można o nim dyskutować, być może Polska ma paradoksalnie większy ten potencjał, no ale ten potencjał przy takiej dysproporcji ekonomicznej szybko będzie można zniwelować. I teraz Joe Biden może powiedzieć, po co mam do Warszawy latać z jakimś Trójmorzem, się spotykać, kiedy mam tutaj big boya w Europie, mam Berlin, mam Niemcy. Ale jak patrzę tak, oczywiście z tej perspektywy Stanów Zjednoczonych, oczywiście stosunki polsko-niemieckie muszą być uregulowane i Amerykanie to wiedzą. Tak długo jak Polska tutaj odgrywa pewną taką rolę jakby pilnowania tej w pewnym wymiarze Europy Środkowo-Wschodniej, tego przyczółka amerykańskiego. To jest ważne, uważam, ze strony amerykańskiej. Amerykanie wiedzą, że poprzednie administracje
narzucały Niemcom pewien model rozwoju demokratycznego. Dzisiaj się tego nie da w stosunku do Niemiec, więc potrzeba takich sojuszników, którzy są pewnymi graczami, nawet mniejszymi, ale z własną historią, z własną tożsamością tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej. Tylko Polska może odgrywać taką rolę i myślę, że Amerykanie z tego nie zrezygnują. O to tutaj chodzi. Jeżeli Amerykanie chcą prowadzić jakąś politykę, że tak powiem, własnych interesów i to jest słuszne w stosunku do Chin i to w innym regionie Indo-Pacyfiku, muszą mieć spokój w Europie. A ten spokój w Europie to jest współpraca państw członkowskich tego obszaru europejskiego, czyli Unii Europejskiej. Tak długo jak Polska będzie współpracowała z Niemcami, ale współpracowała w tym wymiarze, nie chcę powiedzieć kontroli Niemiec, ale patrzenia im pewnym dystansem na to, co Niemcy robią, jest to ważne dla Amerykanów. Sytuacja dzisiejszej, to zostało już pokazane tutaj w tym, czy zaprezentowane w tym wywiadzie, sytuacja Niemiec pokazuje, że Niemcy wykorzystują takie okazje międzynarodowe, żeby wzmocnić swoją pozycję i wzmacniają tą pozycję w Europie, ale to jest konkurent też gospodarczy w stosunku do Stanów Zjednoczonych i konkurent, jeżeli chodzi o stosunki z Chinami. Więc myślę, że Stany Zjednoczone kilka razy się zastanowią nad tym, co mają robić w stosunku do Niemiec. Te stosunki z Niemcami będą inne, na pewno będą inne, bardziej dojrzałe, a Niemcy, wydaje mi się, że zaczynają zmieniać swoją percepcję, swoje roli w tym obszarze międzynarodowym i dla Amerykanów jest bardzo ważne, co Polska na ten temat myśli. Myślę, że tu polska odpowiedzialna polityka powinna wskazywać Amerykanom na te zagrożenia takie czy inne. Oczywiście przy zachowaniu współpracy, którą dają struktury ponadnarodowe, tak jak Unia Europejska. Będąc w tej Unii możemy to zrobić. Będąc, że tak powiem, w innym wymiarze polityki bezpieczeństwa, no nam się to nie uda po prostu. Tutaj nie chodzi o to, czy Niemcy są, że tak powiem, się będą zbroić, czy nie zbroić, bo to w tej chwili nie odgrywasz takiej roli, bo tutaj ta polityka bezpieczeństwa jest realizowana w innych obszarach, cyberbezpieczeństwa czy technologii, ale dla Stanów Zjednoczonych jest ważne, żeby w Europie, na kontynencie europejskim panował spokój. Jednym z partnerów, prawdopodobnie najważniejszy, takim, na którym można polegać, to jest Polska mimo tej słabości. No, bo silna Polska wewnętrznie jest lepszym partnerem dla Stanów Zjednoczonych i lepszym partnerem też dla tego otoczenia własnego, międzynarodowego naszego kraju. Powiedział profesor Krzysztof Miszczak, politolog, Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego Szkoły Głównej Handlowej. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu, dziękuję państwu. Dziękuję państwu, dziękuję państwu. Dziękuję państwu.